Siema widzowie, z tej strony znowu na kolejny odcinek z Rimworlda i kontynuujemy naszą rozbudowę kolonii. Dobra. 43. Dobra. To tak, co my tu w ogóle robimy? Te lepsze posiłki, nie? Tak chciałem sobie zobaczyć zlecenia. Dobry posiłek, to dlaczego my ciągle mamy zajęte? Nie, wywalone. Dobra, zaczynam przynosić pułapki sobie na dół, bo skoro tam są niepostrzegane, to bardziej się tu przydadzą, nie? Tak sobie wymyśliłem. Why not? Nie? No, bo tam w środku raczej bez sensu mieć pułapki w środku swojej bazy, nie? Nie wiem, czy to dobry pomysł mieć pułapki na korytarzu w swojej bazie, nie? Ja sobie pomyślałem, a przeniosę je, nie? No... Dobra. Mam nadzieję, że wszystkim dzionek dobrze mija. Mam nadzieję, że mój materiał się wam podoba. Mam nadzieję, że jakaś łapeczka wleci, subik. No i zdrowia życzę w ogóle wszystkim. Pozdrawiam. Kto tam chce być pozdrowiony? Relacje z frakcji słynne. Dobra, zajebiście, jak to handel. Ta. No i fajnie. Pain. Siema, handluj. Jabadabadu. Dobra. Co my tu mamy? Coś dobrego niech będzie. Nie no, naprawdę. O! Zaawansowany. Po prostu zestaw medyczny to zaawansowany, przeczytamy. Weźmiemy te 12. Jej, w końcu coś tam. Pociski MP, nie dzięki. Silnie wybuchowe. Ile ich masz? 4. Mogę sobie wziąć, nie ma problemu. Wszystkie silnie wybuchowe. 4. Zajebiście. Nie. Dobra. Maszuga. Nie. Naprawdę, żenada gościu. Żenada, to tu masz w sprzedaży. Ciężki pijem, dobra. No to masz go. Ja go chciałem zostawić sobie, ale stwierdzam, że po co. Ciężki pijem, dobra. 8,7. Idzie na sprzedaż. LKM-a nie chcę. Koktajle nie chcę sprzedać. Granaty. Mam jedne. Nie potrzebuję więcej. Kamizelka kuloodporna. O. Wziąłbym sobie kamizelkę kuloodporną. No. Kamizelka kuloodporna. Tylko droga jest. Kurde. Wiecie, czemu sobie kamizelkę kuloodporną? Bo ja mogę sobie generalnie craftować te wszystkie itemy, te hełmy podstawowe i kamizelkę, nie? W ogóle już mogę wszystkie zbroje craftować i tak dalej, ale... Ale nie mam stali i materiałów ogólnie, super stali tam, nie wiem, różnych rzeczy, nie? Komponenty. Komponenty by się znalazły, no... Jeszcze czegoś takiego nigdy chyba nie miałem, że komponenty mieć nie mieć stali, chociaż może kiedyś, nie pamiętam. Kamizelki balistyczne to ja nie chcę, hełmy... Hełm balistyczny ze stali, normalne, dobra, wezmę sobie. Ze stali właśnie, której nie mam. Więc tak to wygląda. No niestety nie masz nic do... Nie chcesz nic kupić ode mnie za bardzo. Więc stracę tyle golda. Ale co tam. Luźno. Na luzie stać nas. Tutaj widzę, fajnie płytki robią. Kozak, tu drzwi były wymontowane. No, jeszcze ta. A, dobra, będziemy tak stawiać takim łukiem do góry. Czemu nie? Tutaj wiem, że to są super działka i w ogóle, i generalnie każdy atak obronimy tymi działkami, się nie ma co przyjmować. Ale problem jest taki, że ja chcę jak największe straty w tych działkach ograniczyć, żeby mi po prostu tych działek żaden wróg nie zniszczył. Więc stwierdzam, że to jest dobry pomysł, żeby to wiecie. W ogóle to jest fajne takie ściany wykorzystywać, jak one się zniszczą, to można wygładzić teren i wtedy one będą miały jeszcze więcej, znowu full HP, nie, te ściany. Bo oni nie naprawią, bo to jest skała, nie? A skała jest generalnie najbardziej wytrzymałą strukturą w grze. Nawet żadna ściana, nawet ta najlepsza ściana ma 465, a nie 500. O, jak tam badę, super. Więc no się, tam można jakoś poratować tymi ścianami. Dobra, kapsuła hibernacyjna, zbiorniki, strzał, wieżyczka, brno, bla bla bla. Kolorowe światło, poczekaj. Produkcja. Ty, mamy coś takiego jak produkcja leków? A dobra, niech sobie bada kapsułę hibernacyjną, co mnie tam i tak będzie kiedyś potrzebna. Jak sobie przypomnę, co chcę badać, to ten, to ogarnę. Tu te pułapki też już są tak niepotrzebne. To jest masakra. Chociaż tu niby może coś wylądować, więc na wszelki niech sobie są, chociaż one są te faktycznie niepotrzebne, nie? No, ale dobra.
no stal by się przydał. Najbardziej garstka stali chociaż do kupienia na te żarówki głupie, nie? Bo to jest ciemno. Ciemno jest i tyle. Ciemno jest w kolonii. No, nie podoba mi się jak jest ciemno w kolonii, bo to jest ciemno. Tam mogę rozwalić, bo wtedy... A zresztą... Zrobię na cwaniaka. Tak sobie postawię. Będzie git. Będzie git. Ten se śpi tutaj. Ziomek, sorry, ale... No niezbytny. Musisz jednak sobie znaleźć inne miejsce do nocowania. Tu masz fajny generator, tam se śpi. Zajebiste miejsce, powiadam ci. Dobra, zajebiście jest. Kozak, dobra. Ja bym w ogóle powiększył, szczerze, ten obszar już. Ale nie wiem gdzie w sumie. Tu można, nie? Wyjdę. Ja się temu dużo niby nie da, nie? Bo ile mu to da, tak szczerze. Zawsze coś, nie? Co jest, znowu ten? Zajebiście, teraz handlu mam tyle, że to jest masakra, nie? Dwa odcinki temu nie było ani jednego handlarza. Teraz są, ale chcesz do dupy. Alpaka chcesz mi sprzedać? No ja podziękuję, nie? Za takie handle. Nie no, to jest ze zwierzętami maksymalny handel. Ja pierdol. Spakowany posiłek, neutra, inny komponent. Pięć pocisku. Super stal. Biorę od ciebie 10 sztuki. Wow! Ej, nie stać nas naprawdę na granicy, ale trzeba to kupować, bo później nie będzie okazji, więc super stal kupujemy aż 92 sztuki. Że nada, wiem. Ale trzeba. Złoto. Złoto będą sprzedawać, nie? Właśnie my uran odnaleźliśmy. Problem jest taki, że nie możemy go kopać. Gdzie jest ten uran? Tu jest uran. Kozackie miejsce na uran. Ale nie wykopiemy go sobie nigdy. Co ja robię? Stwórz kopię. To jest. Śmieszne jest to, że w sensie fajne to jest, nie? Tylko trzeba pamiętać, że to jest tylko plan i że tutaj jakbym usunął ten płot, że ten płot się od razu łączy, nie? Jak jest nawet tylko plan budowy. To jest fajne. Trzeba o tym pamiętać, że to jest tylko plan i nie pomyśleć, że jest prawdziwa ściana, żeby się nie pomylić. No ale raczej odróżnisz się plan od ściany, no nie? W sensie, dobra, to jest na zielono akurat, ale no. Nie wiadomo o co chodzi. Tak, zrobiony. Sfora wściekłych zwierząt. Czemu z tej strony? O Boże. Ilu ich jest? 19. OMG. Dobra, nic się nikomu nie stanie raczej. Działka. Anulowałem jej ten płot, żeby to nie szło jednak. To dosyć niebezpieczna akcja bywa. Dzieciaki sobie poradzą raczej. Tylko żeby nie było strat, naprawdę, please. Będą straty. Nie, nie będą straty. O kurwa, będą straty. Ja pierdolę. O, o, wow, wow, wow. Nie, forier, czemu żeś tu wylazł? On zginie na 100%. W ogóle widzę, że sobie wykorzystała hełm, super. Mam nadzieję, że ktoś sobie ubrał kamizelkę odporną. Teraz się na zwyczaj przyda. No ja to mi chodziło, to jest akurat jedno wąskie przejście albo magazyna. Ciężko tutaj coś uratować teammate, nie? Pain. Uratuj go. Teraz będzie mi tutaj chory. Dobra. Antony, co ci jest? Sam został postrzelony przez teammate'a. Nie, no ja mam zajebistą drużynę, nie ma co. Jak tam Pain? Nie no Pain, ty to jesteś, widzę, ryzykant niesamowity. No ściągnij kurdziołka, ściągnij. Walka, nie?
tam. Dobra, reszta gromady jakby się biła już z wilkami, a nie podchodziła dalej, bo fajnie. Nie podoba mi się, jak oni stoją. Dobra. Gdzie jest Pain? Super, co z resztą? Korona jest trochę ranny, to tam walić tam. Bram się tam napierdolam. Jeszcze ten. Dobra. Pain ratuje, ratuje. Warrior zdrowie. Przeżyjesz. No taki nieciekawy atak, w sensie dużo krwi, ale no raczej przeżyją wszyscy. Prawda? Aha. Mógłbyś, prawda, weź. Dobrze, że to zauważyłem, nie? Bo właśnie czasami jest taki problem, że się nie każe go uratować, a on tam go tylko zaniesie i będzie przy nim stał, nie? Bo widzę, że dwóch medyków się bierze, fajnie. Nawet nie wiem, kto inny. Freckles? Postać? Jest medykiem zajebistym, wow. Kurde, zapomniałem, że jest medykiem, nie? Dobra, zdrówko postaci. Będziesz żył, będziesz żyła. Czy ktoś może jej pomóc? Ty będziesz żył. Okej. No bo oni sobie poszli spać, tak? Jak rozumiem. Dobra, przeżyję do rana, nie? No było trochę... trochę rzezi, nie? Ale udało się. Udało się przetrwać, co najważniejsze. Dobra. Dobrze, te lepsze leki kupiłem akurat. Się przydały. No. Dobra, mamy kolejny magazyn osobno, jakoś tak fajnie. Dobra. No, to są te pułapki, spoko, loko. Okej. Choroba, tak myślałem. Gdzie, kto? Czekaj. Kolonista potrzebuje ratunku, kto? Czemu ty stałeś z wyra, co? Dobra, niech leży, ty się uratuje. Kto ma to zakażenie? Ona, no bo nikt jej nie leczył, nie? Ale no myślę, że teraz się uda, mam dobrego medyka. Wydajność czego? Zakażenia to jest? Nie, zakażenie 48%, a odporność tyle. Odporność leci szybciej, to kolejne zakażenie, nie? No zajebiście. Nie no, jak do dupy jest po prostu, no sakra. Ten 100% dostał leczenia, what the fuck. Ten to dostał. Ona ile? 70. No dobra. Odporność leci szybciej niż zakażenie, ale zakażenie jest po prostu lekkie, więc trzeba uważać. Polier sobie znowu wstał. Nie ogarniam tego typa. Tutaj w ogóle sloty się zapełniły. Niesamowite. Nie wiem po co on wstał. Naprawdę. Bo tu po coś poszedł i teraz idzie po jedzenie tam. Może po czekoladę poszedł. Nie wiem. Nie, no tu nie mam czekolady w magazynie. Nie wiem, nie rozumiem. Dobra, zakażenie twoje 11 do 22. Moje jest git. Antony 15 do 35. Jest git. Tak, bo odporność jest na dole, ta odporność jest na dole. Ty nie masz zakażenia, kozak. W sensie jest dobrze. Brown jest w pełni zdrowa. Kozak. Ja się w pełni zdrowa. No, oprócz tej starej blizny. Ale to już trudno. Ból brak, ty. Ta blizna się nie daje tego bólu. Ej, bo jak kiedyś jej specjalnie, kurde, tego. Specjalnie jej dawałem lek, bo myślałem, że nie, się nie mają. Dobra, czy tu leży to? Nie, tu leży to. Nie wiem, mi myśliwi niby nie są potrzebni, w sensie, no, kolonici tak, ale nie potrzebują polować raczej. Po co? Nie potrzebują. Ja też się w tym kliknąłem, czemu on tu od razu poszedł, nie wiem, jak tam zdrówką. 61-25. A u Poriera, bo on sobie łazi jak debil. Poriera jest git. Wracaj do tego wyra, bo mnie wkurwiasz już. Ja no, jak ja bym chciał mieć wszystko, no to sobie wybudował te. Chciałbym mieć monitory funkcji życiowych przy każdym łóżku, nie tylko przy jednym. Chciałbym mieć, kurde, tego, jak to się nazywa. Sal na żarówki. Chciałbym mieć, no masakra, ile chciałbym mieć tutaj teraz rzeczy w tej kolonii. Ale nie mam,
Niestety, nie ma mi tyle. No jest ciemno masakrycznie tu w ogóle, nie? Bo to jest, gdzie tu jest opis ciemności? Czekajcie, muszę chyba wyklikać. Po lewym dolnym rogu. Ciemno 0%. No, zajebiście, kurwa, wow. No ja nie mam co z tym razie zrobić, nie? No, będę chciał coś z tym zrobić, ale na razie nie mam co. Masakra. Akurat przyszli od tej strony nas właśnie, kiedy tutaj nie ma już pułapek. Jest zabudowane te wieżyczki, że one już tylko z tej strony sobie chronią, bo to pogorszyło obronność w pizdu, nie? To co jest zbudowane. No ale kurde, chcę to mieć. Chcę mieć magazyn nowy. Nawet muszę mieć. No dobra, może nie muszę, ale no. Chcę mieć magazyn większy, więcej miejsca, no taki, że już tam nie będzie problemu z tym, że brak mi, może mało miejsca czy coś w bronie. Tam na item. Toksyczny opad. O Boż! Nie wychodźcie z kolonii, please, kaso. Można stworzyć kopię tego? Nie, dobra, to sklep ma. Jest do dupy. Na szczęście mamy duży zapas jedzenia, nie? Ale wszystko będzie chorować, jak nic. O, zajebiście, to mi się podoba. Niech on gdzieś podejdzie bliżej, bo tak daleko handlować z nim przy takim toksycznym opadzie, to jest źle. Toksyczny opad, wiadomo, będzie zatrucia robił i tak dalej. Dobra, oni wejdą do środka? Oni wejdą do środka. Ale fajnie, handluj. Jak w środku handlujemy, to zajebiście, ziomek. Takiego handlarza to lubię. Zestawy medyczne oczywiście biorę. Pocisk piany, gaśnicze, silnie wybuchowe. Nie, chcę już takich rzeczy, już kupiłem sobie dosyć. Pierdoły. Spodnie balistyczne. Piera. Chyba zwiadowca. Piera. Ile to kosztuje? Pasak tymi osłony. Biorę, kurde, dobre to. To jest akurat git. Pasek ten się przyda dla Payna. Naprawdę, pasek ten osłon jest mega. Dla osób, które albo walczą wręcz, albo nie walczą... albo nie walczą wcale. No, tak, dokładnie. No i dobra, wydam tyle, mamy hajs, spokojnie. Spokojnie, mamy pieniądze. No i gdzie on to zostawił? Tutaj. No dlaczego? To już w ogóle zaczęło psuć się, zajebiście. Pain. Kurde, co jest? Przyjęcie, zajebiście. Mogę, przepraszam, wyposażenie pasa nie słony, bo mi tu marnuje się pas. Weź go wyposaż. Teraz sprzęt. Albo harmonogram, nie wiem, to było przydziały. Dowolny strój. Dobra, dowolny. I co, i masz to sprzęt, kurde? Panie. Pain. Ma, fajnie. Szkoda, że się trochę zniszczył. Przyjęcie. Bram organizuje przyjęcie. Zajebiście. Im więcej będziecie w chacie, tym lepiej. Dobra, mamy hełmy. Są lepiej doposażeni. Fajnie, bezpieczniejsi. Gdzie jest kamizelka kuloodporna? Ja ją kupiłem. Kto się założył? Biała kamizelka kuloodporna. Jak minuta odcinka w ogóle? Jest git. Czemu? Nic się nie dzieje. A, bo po prostu cisza. Każdy śpi. Dobra. Poriel sobie tu widzę w tej. Zakażenie lekkie, uzyskano odporność. Zajebiście. Już schodzi zakażenie. Kozak. A nasz... Jeszcze jeden ktoś miał. Antony. On też nie ma. Nawet nie patrzałem, a to źle. To źle, że nie spoglądałem na to, bo mogło się coś źle wydarzyć. Złego. Dobra. Strefa nowa. Składowisko. No bez sensu takie robić. Strefa. W sensie z tego co wiem. Dobra, zrobię na całość, wyjmę. Okay. Kopiuj ustawienia. Play ustawienia. Dobra, fajnie. Mamy nowy magazyn. Już oficjalnie. Czemu tu leży to? Nie powinno. No i super. Będziemy mieli miejsce, więc. Kozak. Mi się podoba naprawdę ten projekt, co zrobiłem. Tu się wstawi stoły i będzie fajnie. No tylko tutaj dużo tych czystów nie będzie. Gdzieś to jest na 7 niby kratek. To tu mogę z dwóch stron mogę stawiać. Gdzie tu se postawię jakiś stół i tu se dwa postawię. No i tu se postawię. Dwa jak się zmieszczą.
Tylko że ja chyba wcale nie potrzebuję, bo mi dosłownie chyba potrzebuję tylko tą kuźnię, którą mogę nawet tu postawić i drugi taki ten. Będzie git. Tylko że nie, no to nie stać, nie? No ale więcej miejsca w kolonii to zawsze plus. I tak. Luzik. Denerwują mnie te generatory, naprawdę tam tak stoją. Dobra, w ogóle ja zbudowałem sobie ten magazyn, ale przecież ja nie mam pieniędzy na dajnik handlu orbitalnego, prawda? No, a nawet jakbym miał stal na to, to i tak bym nie miał stali na kabel, żeby to tu pociągnąć, nie? Baby się. Masakra. By musiał być tu i drugi z drugiej strony. Ale sobie bym nie sięgał. Chyba że te rogi bym olał tu. Albo na górze bym olał rogi. Tak. Dobra, to tu. No i tu do drzwi. I tutaj zmniejsz strefę na rogach, nie? Jalo. Tam by były żarówki, jak będzie mnie stać. Dokładnie, jak będzie mnie stać. Nie wiem, ja chcę, żeby robili jak najwięcej w chacie, ale no, tak naprawdę nie mają co robić w chacie. Więc nie, niestety będą się trochę... Mam nadzieję, że się ten toksyczny opady szybko skończą, bo to jest naprawdę słaba rzecz. To jest naprawdę zła rzecz, te toksyczne opady. Nie lubię ich na maksa. Ja bym może zrobił jakieś karawany w następnym odcinku, gdzieś już nie. Ale w następnym odcinku może zrobię jakąś karawanę, wyprawę taką, po jakieś itemy potrzebne, nie? Przydało się. Najgorzej jak tu idą te tutaj pracować nad tym, bo to jest niezadaszone i tu idą i tamten, nie? No dobra, wyjścia na tą stronę mam z magazynu tylko, nie? No i przez ten magazyn też jest mniej chroniony. No jakby tu miał działka, tak, żeby tu był generator, to wtedy tu będzie kolejna linia obrony, nie? Z działkami, generator po środku i wieżyczki. No ale tak nie jest. No tylko, że tu będzie trzeba w pizdu pułapek, tak szczerze mówiąc. No bo nie da rady, chyba że tą górę bym usunął, ale nie chcę jej usuwać, bo to jest dobry punkt zapory, nie? Więc nie chcę usuwać góry. W ogóle tu są takie zniszczenia w tej górze, widzę, że to jest sztos. Niesamowite. Ja bym musiał tą linię wieżyczek trochę przesunąć do przodu, widzę, że tutaj by musiało być, bo ta góra się zaczyna ścinać trochę. No dobra. Dobra, niech będzie. Ja już nie będę tego przesuwał, bo nie mam materiałów na to, nie? Ale no, ta wieżyczka powinna trochę inaczej stać. Już dupa. Nie mam stali, jak tam Trumbo żyjesz, zdrowia. Właśnie on, kurde, będzie miał chuj tego zarażenia z tych toksycznych opadów. Dobra, podstawa statku. Niech badają, niech badają. A ty to kto? Plemię tych, jak tam polityka w ogóle? Sojusznik, wróg, neutralna. Fajnie. Czemu ciągle oni przychodzą? Kurde, denerwuje. To oni to z plemię, oni mają biedę, tam nie ma nic sensownego, tam stali znaleźć, to jest masakra. To są wrogowie, w dupę mam tych wrogów szczerze już, bo miałem plan, żeby ich tam sobie jak najbardziej oswoić, ale nie mam nawet dużo ataków, nie miałem żadnych ataków od nich. Właśnie dawno, mało mam ataków po prostu, bo w sumie miałem na któryś tam odcinku wstecz, ale luzik, jakoś mi nie przeszkadzają, to jest w ogóle słupku. Jakąś stal właśnie pozyskać z czegoś na mapie. To jest ze stali i jest ze stali. Ja się rozbierz to. To jest... To będzie... To jest ten, jak to się nazywa. To też ze stali, jest ze stali. Weź to rozbierz. Desperackie zdobywanie stali, nie? Się odpala, właśnie. To jest stal, odłamek statku. Dawaj, to musi być stal też. To jest ze stali. Tylko teraz będę mi kazał iść na dwór niestety, ale... Ale kurde, no fajnie by było, żeby to jednak zdobyć. No idą już tu. Ja nie wiem, ten toksyczny opad może się szybko skończy, bo... No tak wysyłam kolonistów tutaj. Niedobrze trochę. To bym chciał też kiedyś otworzyć tą tutaj pułapkę, tam nie wiem co tam jest nawet. To tam nigdy nie wiadomo co będzie. Można tylko się spodziewać, spekulować. No aczkolwiek ja nie wiem, co to może być. Raz to otworzyłem w swojej pierwszej kolonii, to był wielki błąd. Masakra była, żeby to przeżyć i w ogóle żeby się wycofać potem, bo w takim miejscu był zapis, że koloniści po prostu nie mieli szans uciec nawet i umierali. Ty, a coś z tego dropło z tego statku w ogóle? Nie wiem,
wykopali już. No. Bo nawet nie wiem, ja to wykopuję, a może z tego nic nie dostaje się, nie? Nie, no, mam nadzieję, że się dostaje. Chociaż stal, naprawdę. Tup jest super stalą, nie? Ale stal chociaż. Zwykła stal, dosłownie. Moje największe marzenia w tej grze obecnie. Zwykłą stal zrobić. Masakra, nie? Nie sądziłem, że kiedyś dojdę do takiego etapu rozgrywki. Na tej kolonii. Takie rzeczy się zdarzają w tej grze. To w końcu Rimworld, ale no. Na tej kolonii się bym tego nie spodziewał. To jest w ogóle jakaś dziura. Na wylot prawie całkiem wydrożona góra, nie? Górę wydrożyłem normalnie, kurde. To też jest ze stali. Jak najbardziej. Mam jakąś stal, w ogóle zdobyłem coś. Nie widzę, żeby się w magazynie zbierała, więc chyba to nie jest w ogóle ze stali. I oni tak to rozbierają, tak o, że barykada ze stali, zajebiście. Nie mów, że oni to tak o sobie rozbierają. I to nawet nie jest, a to jest z marmuru, to olać to nie. Marmurowych nie chcę, proszę mi to. A to jest ze stali, dobra. To jest z marmuru, fajnie, fajnie, znaczy nie fajnie, bo o, ze stali właśnie. Dropnie z tego stal w ogóle, poka. Dropi. 30 stali z jednego, ej. Mamy sposób na zbieranie stali, drzwi ze stali, o, proszę bardzo. Aha. No i mamy wajnę. O, o. Wiecie co? Myślę, że to jest dobry moment odcinka, żeby skończyć ten odcinek. O ja pierdol. Ich jest 20. Ich jest ich 20. Mają narko. Uwolni piankę. Okej, okay, mają typa z pianką gaśnicą. To nie. Ja bym w nich młodzieżą przypierdalił w następnym odcinku. No, to jest dobry pomysł. Broń. Co to jest? Wyrzutnie zapalająca. O kurde, miotacz ognia. Zajebiście, granaty, sztucery, karabiny. O kurde. No i nóż, musiał być nóż, nie? Oczywiście, żeby jeszcze przeszkadzał w trakcie strzelania. No generalnie jest masakra. No może nie tak źle aż. Dobra, bo może im zdążę zajebać moździerzem, bo nie wiem, czy oni od razu atakują. Chyba nie. Nie, nie atakują od razu. No bo atakują. A, no dobra, to słabo. Bo wtedy będę musiał coś... No moździerze mnie nie przywalę, nie? Będę musiał ich do tych zwabić. I wtedy... I wtedy do wieżyczek, tych albo tych, no pewnie raczej tych, bo tam jest bliżej. I tyle, nie widzę innej opcji. Dobra, zrobili żarówki. Dobra, czyli była stal, od razu ją zużyli po prostu, tego nie zrobili niestety. No i kozak, coś tam ze stali wtedy zrobili, nawet nie wiem bardzo co. To mnie dużo stali kosztuje, nie? To kosztuje ile? 200, ja sobie zbudowałem to. Mogę mnie budować wtedy, w którymś tam poprzednim odcinku. No to już sobie ładnie pakują do magazynu, fajnie, fajnie, fajnie. Co jeszcze oni zbudowali z tej stali? Dobra, ale kabla nie ma i tak pociągnięte, nie? To musiałbym kabel pociągnąć. W sumie wystarczy chyba dotąd. A stąd by musiał... Nie, dobra, lepiej tak chyba pociągnąć, no. Ale chyba już sięgnie. No i dobra. O, idę, no. Dobra, to mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, następnego. Cześć, papa. Zdrowia, bo dzisiaj już nie ma sensu ataku rozpoczynać, bo to będzie odcinek 2-godzinny, więc... Trzymajcie się, cześć, papa. Zdrówka, elo, hej, suba. Dajcie, please. Bra, błagam. Dzięki.